Cześć, witam Was w kolejnym odcinku, a dzisiaj... Sytuacja Roberta Lewandowskiego w FC Barcelonie to istna sinusoida. Polak raz jest kochany w Katalonii, zaś innym razem wręcz wypychany z klubu. Jaka przyszłość czeka Lewandowskiego po odejściu z FC Barcelony? Dlaczego Leo Messi nie chce polskiego napastnika w Interze Miami? O tym dowiecie się w dzisiejszym materiale. Opowiem Wam także o nietypowym warunku, jaki musiał spełnić Real Madryt, aby zakontraktować Kyliana Mbappé, Sebastianie Szymańskim, który został wyceniony przez Fenerbahce, oraz o Leo Messim, który osobiście napisał do kibica na Instagramie. Zanim zaczniemy, zachęcam Was do zasubskrybowania mojego kanału z opcją dzwoneczka, dzięki czemu nie przegapicie kolejnych materiałów, które będę tutaj publikował. Bardzo Was również proszę, jeżeli spodoba Wam się dzisiejszy materiał, o zostawienie kciuka w górę. A teraz chwila dla partnera kanału STS i przechodzimy do dzisiejszych, bardzo ciekawych newsów. Partnerem kanału jest STS, legalny polski bukmacher i oficjalny sponsor reprezentacji Polski. Z kodem Football TV możecie odebrać pewne 1560 zł. Bonusy otrzymacie przy trzech pierwszych wpłatach, łącznie do 1500 zł oraz dodatkowe 60 zł za wykonanie zadań po rejestracji. Świetną opcją jest także pierwszy zakład bez ryzyka do 100 zł. W skrócie, wygrana lub zwrot. Więcej informacji o promocji na sts.pl. Link do rejestracji znajdziecie w opisie i w karcie w prawym górnym rogu. Pamiętajcie o kodzie Football TV. Oferta tylko dla osób pełnoletnich. Choć gra Roberta Lewandowskiego w nowym roku uległa znacznej poprawie, to jednak nie da się zapomnieć kiepskiej w jego wykonaniu rundy jesiennej. Kapitan reprezentacji Polski, który w ubiegłym sezonie zdobył tytuł Króla Strzelców La Liga, zagrał dotychczas w 24 spotkaniach, w których strzelił 12 bramek, co daje mu współczynnik pół gola na mecz. I choć owa statystyka nie jest zła, to jednak od piłkarza pokroju Roberta w Katalonii oczekuje się znacznie więcej. Między innymi z tego powodu Barcelona przyspieszyła transfer Brazylijczyka Victora Roque. Coraz częściej pojawiają się także głosy o możliwym odejściu Lewandowskiego z katalońskiego klubu. Kapitan reprezentacji Polski łączony jest m.in. z zespołami z Arabii Saudyjskiej oraz Stanów Zjednoczonych. Ustalenia dziennikarzy portalu El Futbolero Espana wskazują, do którego z amerykańskich klubów Polak raczej nie trafi. Mowa o Interze Miami, a głównym powodem, przez który Lewy tam nie przejdzie, ma być wola Leo Messiego. Messi nie chce Lewandowskiego w klubie. Argentyńczyk nie ma dobrych relacji z byłym napastnikiem Bayernu Monachium, a do drużyny niedawno dołączył Luis Suarez. Z tego powodu o strzelcu Barcelony zaczęto wspominać w Los Angeles Galaxy i Chicago Fire, w dwóch klubach, które umierają z pragnienia jego usług. O napiętych relacjach Lewandowskiego z Messim głośno było na mundialu w Katarze. W ostatnim meczu fazy grupowej kapitan reprezentacji Polski chciał przeprosić Argentyńczyka po jednym z fauli, ale ten go zignorował. Później piłkarz Interu Miami wyjawił, że był zły na napastnika Barcelony za jego słowa na gali Złotej Piłki w 2021 roku. Na wspomnianej gali, którą Argentyńczyk wygrał, stwierdził, że to zaszczyt walczyć z Lewandowskim, który jego zdaniem rok wcześniej powinien zostać zwycięzcą. Kapitan reprezentacji Polski odparł później, że Messi prosił o złotą piłkę dla niego, ale sam nie głosował na Polaka w plebiscycie FIFA The Best. Prosił o złotą piłkę dla mnie, ale nie głosował na mnie w wyborze FIFA The Best. Jak na całą sytuację odpowiedział Messi? W jednym z wywiadów powiedział, że nie obchodzą go słowa Lewego. Wyjaśnił również sprawę ich potyczki podczas meczu na Mistrzostwach Świata. Wkurzały mnie wypowiedzi Lewandowskiego. Kiedy zdobyłem złotą piłkę, naprawdę czułem to, co o nim powiedziałem. To dlatego zignorowałem go podczas meczu. Byłem zły, nie powinienem był tego mówić. Dlatego też zacząłem się z nim kiwać. I choć konflikt między zawodnikami wydawał się być zażegnany, to najwidoczniej wcale tak nie jest. Ile jest prawdy natomiast w plotce o możliwości odejścia Lewandowskiego z FC Barcelony? To zależy. W szczególności od postawy polskiego napastnika w najbliższych miesiącach. Lewy niejednokrotnie wyrażał chęć transferu do Stanów Zjednoczonych na tak zwaną piłkarską emeryturę. Na ten moment wydaje się jednak być na to za wcześnie. Innego zdania w tym temacie jest dziennikarz Taylor Twellman, który tak w rozmowie z Daily Mail przewiduje letnie okno transferowe. Jestem zaintrygowany jak nigdy dotąd, ponieważ myślę, że latem po Mistrzostwach Europy i Copa America pojawią się doniesienia o transferach wielkich nazwisk, a jeśli teraz bym je ogłosił, to uznaliby mnie za szaleńca. Załóżmy, że Robert Lewandowski i Antoine Griezmann przybędą tego lata do Major League Soccer. Nie przejdą do Interu Miami. Co wtedy zrobi Atlanta?
Jeśli sprzeda Thiago Almandę za ponad 25 milionów euro, wiadomo, że nie będzie siedzieć z założonymi rękami, tylko sprowadzą kogoś w jego miejsce. A według Was, jak długo Robert Lewandowski będzie w stanie grać na najwyższym poziomie? Czy czeka go niebawem piłkarska emerytura? Zachęcam Was do dyskusji w komentarzach. O transferze Kyliana Mbappé wiadomo już niemal wszystko i praktycznie pewne jest, iż latem w końcu zobaczymy utalentowanego Francuza w białej koszulce grającego na Santiago Bernabeu. W tym wątku jednak poruszę temat warunku, jaki postawił Kylian działaczom królewskich. Co ciekawe, nie dotyczy on pieniędzy czy też praw do wizerunku, a jego brata Ethana Mbappé. RMC Sport przekazuje, że rodzina Mbappé poprosiła, aby Real Madryt podpisał również kontrakt z młodszym bratem gwiazdy reprezentacji. Zarząd Realu zgodził się na taką transakcję. Informację w sprawie przekazał dziennikarz Eduardo Inda. Źródło przekazało, że sternicy Realu przez pewien czas zastanawiali się nad zapytaniem rodziny Mbappé. Finalnie jednak zgodzili się na takie rozwiązanie. 17-latek w tej kampanii zaliczył minutę w Ligue 1. Na boisku pojawił się w spotkaniu 17. kolejki Ligi Francuskiej w spotkaniu przeciwko Metz. Ogólnie rozegrał też 6 spotkań w Lidze Młodzieżowej UEFA oraz 2 razy wchodził jako rezerwowy w meczach pucharowych Paris Saint-Germain. Jego wartość rynkowa wynosi 500 tysięcy euro, zatem nie jest to duża kwota i klub z Madrytu ściąga go wyłącznie na żądanie starszego brata. Sebastian Szymański przeniósł się do Turcji latem zeszłego roku. Szybko okazało się, że jego przenosiny do Fenerbahce były wręcz strzałem w dziesiątkę. Szymański stał się jedną z największych gwiazd drużyny. Regularnie notował gole oraz asysty praktycznie na wszystkich frontach. Bardzo szybko zaczęto łączyć go z kolejnym transferem do jeszcze silniejszego klubu. W mediach przewijały się m.in. doniesienia o zainteresowaniu Manchesteru United, Tottenhamu czy też Napoli. Niewykluczone, że takie tematy wrócą latem. Ostatnio Szymański nieco obniżył loty, tak jak całe Fenerbahce. W minionej kolejce rozpoczął nawet spotkanie ligowe na ławce rezerwowych, co dawno się nie zdarzało. Mimo to ekipa ze Stambułu żąda za Polaka większych pieniędzy niż dotychczas. Do tej pory pisano o kwocie 20 milionów euro, ale to już jest nieaktualne. Jak donoszą dziennikarze Mili Gazetę, teraz Fenerbahce chce uzyskać za Szymańskiego co najmniej 25 milionów euro. Polak stałby się wówczas najdrożej sprzedanym piłkarzem w historii klubu. A według Was do jakiego klubu powinien przejść Sebastian Szymański, aby mieć szansę na dalszy rozwój i regularną grę? Dajcie znać w komentarzach. Na koniec wracamy do Leo Messiego. Jak byście zareagowali, gdyby napisał do Was były piłkarz FC Barcelony? Taką sytuację miał jeden z kibiców Argentyńczyka, który sprzedawał grille z jego podobizną. Messi z własnego konta na Instagramie wysłał wiadomość do kibica o treści. Witam, ostatnio znajomy kupił od Ciebie grilla i wysłałeś go tutaj do Miami. Chciałem sprawdzić, czy mógłbym zamówić inny, większy i wysłać w to samo miejsce. Na co fan, będąc w szoku, odpisał tak. Leo, poważnie? Jestem w szoku. Moja żona, moje dzieci są w szoku. Nie wiemy, co Ci powiedzieć. Nazywam się Gile. Przygotowanie grilla dla Państwa będzie przyjemnością i zaszczytem. Jak więc widać, zapowiada się solidne grillowanie z Suarezem i przyjaciółmi urodziny Messich. W dzisiejszym materiale to już wszystko ode mnie. Jeżeli się Wam spodobał, koniecznie subskrybujcie po więcej. Bardzo Was również proszę o zostawienie kciuka w górę. Słyszymy się oczywiście już niebawem w kolejnych newsowych materiałach. Na razie!